Dzisiaj znajdujemy się na kampusie Politechniki Wrocławskiej w budynku D21 i na pasażu studentów. Odbywa się tutaj festiwal elektromobilności, gdzie firmy i koła naukowe związane z tą tematyką budujące pojazdy elektryczne wystawiają się. Są dwa duże tory testowe, na których można wypróbować jazdy skuterami elektrycznymi, motocyklami, rowerami, czy nawet samochodem elektrycznym czy hybrydowym. Jeśli chodzi o same zawody motocykli elektrycznych, są to pierwsze zawody tego typu w Polsce, drugie w Europie. Przyjechało do nas 7 motocykli z 4 uczelni, jedna z Moskwy, z Gliwic, z Krakowa oraz z Wrocławia. Rywalizują one od kilku lat na zawodach Smart World Challenge w Barcelonie i w Moskwie. W tym roku pierwszy raz przyjechali do Polski. Myślimy, że ilość drużyn na poziomie 10-15 jest osiągalna i jeśli tak zrealizujemy, to odbędzie się również druga edycja. We'll be right back.